16 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kozienicach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wzięło w niej udział 7 par, które przeżyły ze sobą 50 lat lub więcej. Przez całe dorosłe życie z wielkim oddaniem nieśliście tą miłość, zapewniając trwałość i jedność waszym rodzinom. Myślę, że państwo sami najlepiej wiecie, jak wiele uczucia, poświęcenia, cierpliwości, zrozumienia i wzajemnego szacunku potrzeba, by zgodnie iść przez tyle lat razem. Te wartości, które wspólnie pielęgnowaliście, scaliły wasz związek. Pozwoliły wspólnie przeżyć wiele radości, wychować dzieci, ale też pozwoliły wspólnie stawiać czoła trudnościom, jakie los przed wami stawiał. Pamiątkowymi medalami przyznanymi przez prezydenta RP odznaczeni zostali Felicja i Ryszard Hamera, Elżbieta i Jerzy Sienkiewicz, Barbara i Krzysztof Zawadzcy, Teodozja i Edward Adamczyk, Janina i Józef Ambryszewscy, Genowefa i Jan Woźny oraz Janina i Stanisław Zaręba. Dwie pary, które też zostały odznaczone, nie mogły z przyczyn losowych wziąć udziału w uroczystości. Byli to Teodozja i Ryszard Piekarscy oraz Maria Nowak-Wojtowicz i Marek Wojtowicz. Państwo możecie być takimi kozińskimi ambasadorami miłości i oddania, że stanowicie wzór do naśladowania dla wszystkich, którzy teraz wstępują właśnie w związki małżeńskie. Bo dokonaliście rzeczy wielkich, jeżeli spojrzycie za siebie. Kawał życia, który poświęciliście dla siebie i dla najbliższych, z pewnością owocuje i cieszy was. I nas też. Ja jako burmistrz gminy jesteśmy dumni i cieszymy się, że mamy takich członków lokalnej wspólnoty. Oprócz pamiątkowych medali, pary otrzymywały też kwiaty i upominki od gminy Kozienice, które wręczała zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień. Całe wydarzenie poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Dorosińska. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.